we dug for months, years, an eternity. And we were rewarded with madness. Cześć, tu Trashing Matt. Witam i zapraszam na kolejny odcinek Zagrajmy w Darkest Dungeon. Czas więc wyruszyć na naszą pierwszą ekspedycję, jednak aby skompletować drużynę, będziemy potrzebowali jeszcze dwójki bohaterów. Powracamy więc do karety i zrekrutujemy niejaką Duk Snagę, która jest badaczką zarazy. What better laboratory than the blood-soaked battlefield? Jej celem jest znalezienie remedium na najgroźniejsze choroby i nie waha się przy tym żadnego ryzyka. Gotowa jest na ślepo testować potencjalnie niebezpieczne mikstury i to nawet na sobie. Co do jej nawyków, to jest szybkoręka, dzięki czemu jest dużo szybsza w pierwszej rundzie. Trapi ją jednak niespokojny umysł, dlatego też nie może redukować stresu poprzez medytację. Była także świadkiem pewnych drastycznych scen, być może mając do czynienia z ofiarami zarazy i z tego powodu nie może brać udziału w modlitwie. Uzbrojona jest w sztylet oraz prymitywne torebki zapełnione groźnymi chorobami, którymi ciska w przeciwników. A ochronę zapewnia jej prosta szata sprzątacza. Nasza badaczka zarazy preferuje pozycję w dwóch tylnych szeregach, a jej preferowanym celem także są przeciwnicy na tyłach. Jej głównym atakiem jest atak obszarowy, a więc granat zarazy, który powoduje niewielkie obrażenia, ma jednak szansę na wywołanie u przeciwnika zarazy, która funkcjonuje podobnie jak krwawienie. Kolejnym atakiem obszarowym jest oślepiający gaz, który nie powoduje obrażeń, ma jednak szansę przeciwników ogłuszyć. Duk Snaga może także napełnić siebie bądź swoich towarzyszy ożywiającymi oparami, które zwiększą zadawane obrażenia i szybkość. Mamy także w końcu dezorientujący podmuch, który ma szansę przeciwnika ogłuszyć, przemieścić go w formacji, niszczy także wszystkie zwłoki. Zrekrutujemy także niejaką Upades, która jest kapłanką. A sister of battle. Pious and unrelenting. A więc wojowniczą siostrą zakonną, która w trakcie bitwy daje upust swej wierze poprzez leczące modlitwy, święte wyroki, czy też błyski oślepiającego światła. Co do jej nawyków, to jest nocnym markiem, dzięki czemu jest szybsza w ciemnościach. Boi się jednak niezwykle zatoki i badając tamtejszą lokację, szybciej będzie rósł jej poziom stresu. Naszą kapłankę zżera także ciekawość i gromadzenie oraz posiadanie wiedzy to jej obsesja. Uzbrojona jest w zardzewiałą maczugę, ochronę zaś zapewnia jej znoszona szata i napiecznik. Preferuje ona pozycję w trzecim szeregu i najchętniej atakuje przeciwników z przodu formacji. Jej pierwszym atakiem jest prosty atak wręcz, a więc cios maczugą. Może także porazić przeciwników oślepiającą światłością, która powoduje niewielkie obrażenia, ma jednak szansę przeciwników ogłuszyć, rozpala także pochodnie. Upades może także zesłać na siebie bądź na swoich towarzyszy leczącą rany Bożą łaskę. Ostatnim atakiem jest oświecenie, które powoduje nieco mniejsze obrażenia, ma jednak szansę zmniejszyć szansę przeciwników na unik i także rozpala pochodnie. Okej, mamy już czwórkę bohaterów. A mecca of madness and morbidity. Your work begins. I mamy tutaj do zbadania pięć potencjalnych lokacji, a więc ruiny, norowisko, knieje, zatokę i w końcu najmroczniejszy loch. No i właśnie zbadanie tego ostatniego jest naszym ostatecznym i głównym celem. Teoretycznie moglibyśmy już tam pójść, jednak nasi bohaterowie są stanowczo zbyt słabo uzbrojeni i doświadczeni. Dlatego też udamy się do ruin i naszym celem będzie przeprowadzenie tam niewielkiego zwiadu. Musimy więc zbadać przynajmniej 90% lokacji. I jeżeli uda nam się tego dokonać, to w nagrodę otrzymamy 3000 sztuk złota, 4 herby oraz talizman zarazy, który jest błyskotką. Błyskotki są to przedmioty, które możemy przekazać naszym bohaterom i w tym konkretnym przypadku zwiększy on odporność na zarazę, zmniejszy jednak także szanse na unik.
Okej, tak więc z przodu formacji ustawimy Maxa K, ponieważ jest najbardziej odporny. Zanim damy MC Polaka. Na trzecim miejscu ustawimy Upades. Duxnaga zaś będzie ubezpieczała tyły. The cost of preparedness measured now in gold, later in blood. Zanim wyruszymy na ekspedycję, musimy się także zaopatrzyć. No i tutaj sprawa nie jest taka prosta, ponieważ z jednej strony chcemy zabrać jak najwięcej ekwipunku, tak aby zwiększyć nasze szanse na sukces, z drugiej jednak strony nie możemy przesadzać, ponieważ ekwipunek ten jest kosztowny i będzie nam zależało na tym, aby nasza ekspedycja przyniosła zysk. Mamy tutaj na starcie dwa darmowe przedmioty, a więc wodę święconą, która przepędza zło i zwiększa odporność naszych bohaterów. Mamy także leczące zarazę serum. Okej, czas na żywność. No i ta, oprócz tego, że doraźnie przywraca punkty życia, jest także potrzebna, aby zaspokoić głód. Zwłaszcza w trakcie nieco dłuższych ekspedycji. No, dlatego też zabierzemy 10 racji żywnościowych. W korytarzach możemy także natknąć się na przeszkody, dlatego też zabierzemy łopatę. Kupimy także bandaż, który tamuje krwawienie. Oraz lecznicze zioła, które usuwają negatywne efekty. Zabierzemy także jeden kościany klucz, który jest w stanie otworzyć zamknięte drzwi, czy też zamknięte skrzynie. Przeciwnikiem naszych bohaterów będzie także ciemność, zabierzemy więc 5 pochodni. Okej, przygotowania zakończone, tak więc ruszamy. Nasza drużyna wkroczyła do zrujnowanej posiadłości. Sala, którą wydaje się być stara kapliczka, oświetlona jest blaskiem świec. Pytanie tylko, kto je rozpalił? No i zapewne tego typu pytania, czy też na przykład znajdujące się w tle szkielety, bardzo naszych bohaterów denerwują. Widzimy to zwłaszcza w przypadku naszych nowych rekrutów, a więc Duxnagi i Upades, ponieważ już na starcie otrzymały dość sporo stresu. A to dopiero początek ekspedycji. No jak widzicie, mapa jest tym razem dużo bardziej skomplikowana i naszym celem będzie zbadanie przynajmniej 7 lokacji spośród 8. Tak więc ruszamy. Okej. Udało nam się znaleźć pochodnie. Docieramy do kolejnej sali. W której napotykamy na dwójkę przeciwników. Są to kościane pomioty, a więc przeciwnicy plugawi. Okej, zaczyna szybko ręka Duxnaga, która posiada bonus do szybkości w pierwszej rundzie i niech zaatakuje przeciwnika dezorientującym podmuchem. Świetnie, udało nam się przemieścić tego pomiota w formacji i go ogłuszyć. Czas na Upades i niech nasza kapłanka ześle na drugiego szkieleta boskie oświecenie. Zadaje mu niewielkie obrażenia i redukuje jego szanse na unik. Tak więc niech fakt ten wykorzysta nasz opryszek. Confidence surges as the enemy crumbles. I super, celnym strzałem MC Polak niszczy kościanego pomiota. Czas na Maxa K, którego główny atak powoduje większe obrażenia przeciwnikom plugawym, a więc właśnie takim jak szkielety. Mamy jednak niestety pudło. MC Polak nie może zaatakować wystrzałem przeciwnika w pierwszym szeregu, tak więc niech zaatakuje ostrzem. Świetnie, mamy trafienie, ale ponieważ jest to szkielet, nie możemy oczywiście wywołać u niego krwawienia. Wracamy do Duxnagi i niech napełni naszego krzyżowca ożywiającymi oparami, tak aby powodował większe obrażenia i wykonał swój ruch przed przeciwnikiem. Their formation is broken. Maintain the offensive. Uff, okej. Poszło w miarę łatwo.
Przeciwnicy nie mieli nawet szansy, aby naszych bohaterów zaatakować. Zdobywamy 350 sztuk złota. Mamy także skrzynię. I ponieważ jest to skrzynia otwarta, nie będziemy używali kościanego klucza. Okej, znajdujemy tutaj łopatę, dwa popiersia i pochodnie. Tak więc ruszamy dalej. Even the cold stone seems bent on preventing passage. I nasi bohaterowie napotykają przeszkodę. No i moglibyśmy to rumowisko usunąć ręcznie, co jednak bardzo by naszych bohaterów zmęczyło. Mamy jednak przecież łopatę. Ach, kolejna walka. I tym razem mamy do czynienia aż z trójką przeciwników. Tak więc poza kościanym pomiotem mamy tutaj także nieco mocniejszego kościanego żołdaka. Mamy także człowieka, co ciekawe, a więc akolitkę okultystów. Zaczyna szybko ręka Duksnaga, która zaatakuje okultystkę oślepiającym gazem. I świetnie, udało się ją ogłuszyć. MC Polak razi dwójkę przeciwników strzałem rozpryskowym, tak więc niech Max K także użyje ataku obszarowego. Continue the onslaught. Destroy them all. I żarliwe oskarżenie zniszczyło kościanego pomiota. Okej, czas na naszą kapłankę. I niech ześle na tego plugawego przeciwnika boskie oświecenie. As the fiend falls, a faint hope blossoms. Wracamy do Duksnagi. I ponieważ akolitka jest w tej chwili odporna na ogłuszenie, niech zaatakuje granatem zarazy. Udało nam się ją zarazić, dzięki czemu będzie traciła co rundę aż 4 punkty życia. Świetnie, celny strzał naszego oprycha. Upadę zsyła na nią oświecenie. Slowly, gently. This is how a life is taken. I ostatecznie zabija ją zaraza. Przy przeciwnikach znajdujemy 100 sztuk złota, 2 akty własności i cytryn. No cóż, znowu mieliśmy chyba dużo szczęścia, ponieważ przeciwnicy nie mieli nawet okazji, aby naszych śmiałków zaatakować. Napotykamy puste pomieszczenie. I naszym bohaterom udało się dokonać zwiadu. Mamy więc nieco więcej informacji. Tak więc kierując się na wschód natrafimy na jakiś obiekt oraz salę z obiektem i bitwą. Z kolei kierując się na północ także natrafimy na jakiś obiekt. Mamy tutaj także salę z bitwą i skarbem. Skierujemy się więc na północ. Niestety cały czas wypalają się nasze pochodnie i robi się coraz ciemniej. A w ciemności nasi bohaterowie szybciej nabywają stres, przeciwnicy robią się groźniejsi, rośnie także szansa, że nasza drużyna zostanie zaskoczona. Z drugiej jednak strony mamy szansę na nieco lepsze łupy, rośnie także szansa na zadawanie przez naszych bohaterów trafień krytycznych. No jednak ponieważ jest to nasza pierwsza ekspedycja, nie będziemy ryzykować i rozpalimy pochodnie. The way is lit. The path is clear. We require only the strength to follow it. No i teraz, kiedy jest jasno, wzrosła szansa na dokonanie zwiadu oraz zaskoczenie przeciwników. Okej, mamy tutaj jakiś plecak. Ale niestety nasz krzyżowiec kleptoman postanowił przywłaszczyć jego zawartość dla siebie. No szkoda, przedmioty te na pewno bardzo by się nam przydały.
Świetnie, udało nam się przeciwników zaskoczyć, dzięki czemu w pierwszej rundzie będą wykonywali swe ataki na końcu. A poza kościanym żołdakiem i akolitką okultystów, mamy tutaj także nowy typ przeciwnika, a więc awanturnika okultystę, który wydaje się być dość groźnym wojownikiem. Zaczyna szybko ręka Duxnaga, która atakuje okultystkę dezorientującym podmuchem. Świetnie, udało nam się ją przemieścić w formacji i ogłuszyć. I dzięki temu prawdopodobnie nieco utrudnimy ataki kościanemu żołdakowi. Spróbujmy ogłuszyć także awanturnika oślepiającą światłością. Zadajemy niewielkie obrażenia, ale niestety się nie udaje. Okej, niech MC Polak spróbuje upuścić awanturniczce nieco krwi, tak aby co rundę traciła punkty życia. Niestety nasz opryszek pudłuje. Świetnie, mamy potężny i silny cios Maxa K. Unnerved, unbalanced. Ale niestety przeciwnicy zadają nam dwa trafienia krytyczne. No tak więc nasi bohaterowie nie tylko zostali dość mocno ranni, nabyli także bardzo dużo stresu. I na dodatek po pogańskim okaleczeniu awanturnika, MC Polak zaczął krwawić. No dlatego też niech szybko tą ranę zabandażuje i raz jeszcze zaatakuje akolitkę. Ta niestety stosuje unik, i w odpowiedzi zsyła na MC Polaka niepokojącą inwokację. No i co prawda atak ten zadał tylko minimalne obrażenia, bardzo mocno podniósł jednak poziom stresu. Niech Upades uleczy swego kompana. A Duxnaga zaatakuje granatem zarazy. Okej, niestety się nie udało. Kościany żołdak odpowiada grobowym cięciem. Spróbujmy żarliwego oskarżenia. Mamy niestety pudło. Awanturnik odpowiada pogańskim okaleczeniem, które wywołało krwawienie także u Maxa K. Robi się troszkę niebezpiecznie. Press this advantage. Give them no quarter. No i tego potrzebowaliśmy. MC Polak eliminuje jednego z wrogów. Niech Duxnaga spróbuje tym razem oszołomić przeciwnika. Niestety się nie udaje. Ach, no i po tych dwóch bardzo groźnych trafieniach MC Polak jest na granicy życia i śmierci. Okej, niech Max K wykorzysta fakt, że zadaje dużo większe obrażenia przeciwnikom plugawym i zaatakuje szkieleta. Świetnie, solidne trafienie. Upades niech oczywiście wyleczy MC Polaka. A ten niech zaatakuje strzałem rozpryskowym. Okej, został nam już tylko awanturnik. Niech Upades po raz kolejny wyleczy naszego oprycha. Duxnaga nie może przeciwnika zaatakować, tak więc niech napełni Maxa K ożywiającymi oparami. Niech to okultysta po raz kolejny rani MC Polaka, który zaczął nieznacznie krwawić. Max K niestety pudłuje. No tak więc napełnijmy ożywiającymi oparami także naszego oprycha. Przeciwnik znowu trafia.
MC Polak upuszcza mu jednak nieco krwi. Seize this momentum. Push on to the task's end. No, tym razem było dużo, dużo trudniej. Nasi bohaterowie są dość poważnie ranni, nabyli bardzo dużo stresu i dwójka z nich nieznacznie krwawi. Przy zwłokach znajdujemy 25 sztuk złota, cenny onyks oraz solidne nagolennice. No jednak jest to błyskotka, której może użyć jedynie kuszniczka. A więc klasa bohaterów, którego póki co w naszych szeregach nie posiadamy. Dobra, zajrzyjmy do tej skrzyni. Tym razem użyjemy kościanego klucza, tak aby mieć szansę na nieco lepszy skarb. Tak więc otwieramy ukrytą komorę i znajdujemy kolejny onyks, 25 sztuk złota i 2 akty własności. A więc tak, aby wypełnić zadanie, musimy zbadać jeszcze przynajmniej 3 sale. No i zignorujemy chyba tą na południu, kierując się na wschód. Dobra, nasi bohaterowie przestali w końcu krwawić i ponieważ posiadamy wciąż dość sporo żywności, pozwolimy MC Polakowi zjeść niewielki posiłek. Ach, ten wpada tutaj na pułapkę, której jednak zręcznie zdołał uniknąć. Raz jeszcze robi się ciemno. Z jednej strony kusi perspektywa lepszych łupów, jednak nasi bohaterowie nabyli już dość sporo stresu. No dlatego też rozpalimy pochodnie. Świetnie, mamy kolejny zwiad, dzięki któremu mamy już informacje na temat pozostałej części lochu. Tak więc idąc na południe, natknęlibyśmy się na kolejną pułapkę. Z kolei na wschodzie mamy tutaj kolejny obiekt, pustą salę, przeszkodę oraz salę z bitwą i skarbem. Kierujemy się więc na wschód. Okej, mamy kolejny plecak. I świetnie, mamy tutaj mnóstwo żywności, błyskotkę, a więc kamień osłabienia, który zwiększa szansę na osłabienie przeciwnika, redukując jednak także minimalnie szybkość. Mamy także kolejną pochodnię. Okej, tak więc ponieważ mamy w tej chwili mnóstwo żywności, pozwolimy naszym bohaterom się posilić. No i ponieważ Upades posiada atak osłabiający, a więc redukujące szanse na unik oświecenie, damy jej kamień osłabienia. No i ponieważ ta ekspedycja już nieco trwa, nasi śmiałkowie zgłodnieli. No i gdybyśmy nie mieli żywności, to straciliby aż 20% punktów życia i uzyskali sporo stresu. Kolejne rumowisko. Mamy jednak szczęśliwie jeszcze jedną łopatę. Tym razem chyba troszkę zaryzykujemy, ponieważ jest to już ostatnia walka i nie będziemy rozpalali pochodni. Ach, natrafiamy tutaj aż na 4 wrogów, których jednak udało nam się zaskoczyć. A więc tak, poza kościanym żołdakiem, mamy tutaj kościanego dworzanina, kościanego kusznika i chyba dość dobrze uzbrojonego kościanego obrońcę. No cóż, walka ta może okazać się być dość sporym wyzwaniem. Zaczyna szybko ręka Duksnaga i niech potraktuje obydwu przeciwników na tyłach granatem zarazy.
Dobra, udało nam się ich zarazić. No, ponieważ walka ta może być dość długa, nakażemy MC Polakowi oddać strzał śledzący, który zapewni mu w trzech następnych turach spory bonus. Okej, niech Upades spróbuje oszołomić kolejnego przeciwnika, a więc kościanego obrońcę, syłając na niego oślepiającą światłość. Dobra, mamy sukces. I niezwykle potężny, niszczący cios Maxa K. Dworzanin oblał Duksnagę zawartością swej czary. A kusznik ostrzelał naszą kapłankę. Najwyraźniej atak dworzanina spowodował minimalne obrażenia, mocno podwyższył jednak stres. Okej, niech Duksnaga spróbuje wyłączyć tych dwóch przeciwników na tyłach gazem oślepiającym. Okej, super. Tak więc nie mogą w tej rundzie zaatakować, otrzymują jednak obrażenia od zarazy. No i ponieważ tych obydwu przeciwników wyeliminuje zaraza, skupimy się na kościanym obrońcy. MC Polak nie może dokonać wystrzału. Skutecznie atakuje jednak ostrze. I świetnie, kościanego obrońcę spotkała boska kara. Upadę zniszczy dworzanina. A MC Polak kusznika. Success so clearly in view. Or is it merely a trick of the light? Uff, no cóż, poszło w miarę gładko. Przy zwłokach znajdujemy łopatę, 4 herby, pochodnie i 2 racje żywnościowe. No tak więc misja wykonana, moglibyśmy już powrócić do wioski. Mamy tutaj jednak jeszcze skrzynię. No niestety nie posiadamy kościanego klucza. Ale mimo to znajdujemy tutaj 4 popiersia i 100 sztuk złota. Okej, tak więc nasza pierwsza ekspedycja kończy się sukcesem. Upades i Duksnaga awansowały na poziom 1, a Max K i MC Polak zmierzają powoli w kierunku poziomu 2. Nasz opryszek uzyskał także nowy nawyk. No proszę, którym okazuje się być wrodzona celność. No świetnie, tak więc uzyska bardzo wysoki bonus do ataków dystansowych. Nowy nawyk uzyskała także nasza kapłanka i Upades stała się pogromczynią plugawych. O, jeszcze lepiej. I remember days when the sun shone and laughter could be heard from the tavern. Dobra, powracamy do osady i mamy tydzień 2. Odblokowane zostały 2 nowe obiekty, a więc oberża i opactwo. Wypełniliśmy także pierwsze zadanie wyznaczone przez stróża, a więc ukończenie pierwszego wypadu do ruin. Okej, także to tyle na dziś, dzięki za oglądanie i zapraszam na kolejne odcinki już wkrótce.